178 wycieczek i dwa wydarzenia specjalne. To wszystko w 3 dni na terenie 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Urodziny GZM po raz kolejny obchodzone będą w dość nietypowy sposób, bo cyklem mikrowycieczek po różnych miejscach metropolii. Magda Sincewicz. Wszystko jest już gotowe, ale oficjalna premiera dopiero w piątek, bo to właśnie wtedy rozbłyśnie ten nowy neon, co będzie oznaczać początek 3-dniowego święta metropolii. Zainspirowaliśmy się tym neonem na podstawie dawnego neonu na ulicy Stawowej, który kiedyś tam wisiał w latach 70. i 80. Takie czarne kulki reklamowały restauracje i pomyślałem, że może warto zareklamować cykliczną, stałą imprezę Kierunek GZM właśnie w takiej neonowej formie. To już trzecia edycja imprezy, która od początku stawia na mikroturystykę. W tym roku na uczestników festiwalu czeka 178 wycieczek oraz dwa wydarzenia specjalne. Jedno z nich odbędzie się w sobotni wieczór w Dąbrowie Górniczej. Mamy dla naszych gości specjalnie przygotowane nowe leżaki. Mamy specjalnie ten teren oznaczony. Mamy dwie sceny, na których będzie występowało 5 DJ-ów. Mamy 6 godzin muzyki non-stop od godziny 18 do późnych godzin wieczornych. Bo to właśnie od rana do wieczora przez 3 dni na mieszkańców regionu czeka wiele atrakcji. Na niektóre z nich skończyły się już miejsca, inne są jednak wciąż dostępne. Opisy poszczególnych wydarzeń oraz informacje, jak dokonać rezerwacji, dostępne są na stronie kierunekgzm.pl. Zawsze święto odbywa się w okolicach 1 lipca, kiedy to 7 lat temu powołana została Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Z roku na rok liczba wycieczek rośnie. Świętujemy we wszystkich 41 miastach i gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, więc mieszkaniec każdej gminy znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do tego, żeby poznawać nie tylko swoje najbliższe sąsiedztwo, ale również wybrać się do sąsiadów albo na drugi kraniec metropolii. Będzie można ją przemierzać w różny sposób. Na rowerze, pieszo, kajakiem, balonem, a nawet windą paciorkową. Jeśli ktoś chce skorzystać z komunikacji miejskiej, wystarczy, że wejdzie na stronę wydarzenia i pobierze specjalny kupon, który upoważnia do bezpłatnych przejazdów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.